dzisiaj będzie nowa seria Kultury Kariery. Dzisiaj 13, AC Milanem. No, witam wszystkich fanów Mariana. Zaczynamy tryb kariery Milanem. Kupiłem sobie dwa bogate inwestory. Jeśli kto tylko może żyć w trybie kariery, pamiętaj, że masz wielu młodych, zdolnych zawodników, tak samo Stefan El Sharawi, no i oczywiście Mario Balotelli. Czekaj, muszę wziąć najnowsze składy. Tak, pobieranie najnowszych aktualizacji. Do AC Milanu kto inny jak Mario Balotelli i Salamon. Tak, ale niestety go nie ma. Nie wiem czemu. Ja też nie wiem, bez sensu. No. Tak samo nie ma chociażby Williana w Anży Machaczkała. No to musisz wyjść i wejść jeszcze raz, co ci doda. Jaka jej zapiszę, bo to jest raz, bo nie jak już mówiłem, pamiętaj o młodym El Sharawim, który niesamowicie się rozwija. No i dawaj szansę obrońcy. Sprawdźmy, ile teraz mamy. Nadal 20 milionów, spoko. A wyjdź, wyjdź! Już to zrobiłem. No nie wiem, mi dodało. To musisz przesymulować jeden dzień! Hej, Boatenga, kto mi śpi, no to byś chyba i kurło. Czemu? Boateng jest dobry moim zdaniem. No zasymulowałem jeden dzień. No i od razu 80 milionów człowieku, nie? No mówiłem, zarąbiście. No to teraz można się zaszaleć. No dokładnie, Marcin. Nie jak kiedyś. Sprawdźmy skład. Dzisiejszym odcinku dopiero wszystko ogarnią skład i w ogóle, no to pokażę wam tylko jeden mecz. No, myślę, że będzie na pewno ciekawie. Ja nie rozumiem, czemu nie ma Salamona. No też jeszcze tego nie ogarnąłem do końca. Chyba go kupię. No nie, tak... jak chcesz, jak chcesz. Czekaj. Kogo by tu kupić? No najpierw przyjrzyj się na którą pozycję. No, wydaje mi się prawy pomocnik. No to prawy pomocnik, to mam ci doradzić? Ja chcesz. A kogo chcesz? Szybki? Szybki i dobra wykończona. To pomyślmy, czekaj, zaraz zerknijmy, może... Eden Hazard. Nie sprzedadzą ci go, bo on dopiero co dołączył. Prawy pomocnik. Może Oxlade Chamberlain. Sancheza nie lubię, słaby jest. A James Rodriguez 83 ma, 21 lat. A no, widzę, 20. No, u mnie ma 21 już, bo gram już trochę w tym sezonie. Myślę, że go kupię. Powinien się rozwinąć.
No, rozwija się i to porządnie. Bo w jednym, w jednej karierze ile też... Ile trzeba dać? 25 okrągłe wami. No, jak chcesz, jak chcesz. Czekaj, ja ci jeszcze mogę polecić takiego skrzydłowego, który ma... zaraz ci powiem... Andre Carrillo. Ma, u mnie już ma 79 i 21 lat z Peru. Jest niesamowicie szybki. Spróbujmy jeszcze kupić Falcao sobie. Nie kupuj go. On jest za drogi, to lepiej kupić kogoś tańszego. A wiesz. O, 38,5 miliona. Tak, ale zażądają za niego około 50, więc... Jeżeli do obrony kogoś potrzebujesz, to polecam Benedicta Chevedesa. Czekaj, no środkowa obrona troszkę lepsza by się przydała. No to Benedict Chevedes jest zarąbiaszczy. Ile ma? Z Schalke. U mnie, jak go kupisz, to ma 81, a u mnie po paru spotkaniach już miał 84. Co, po paru spotkaniach 80 ile ma na początku? 81, a jak się rozwinie dobrze, to ma 84. Jak u mnie się nazywał? Chevedes. Szukaj go w Schalke, bo on tam ma... O, umlaut. Więc w Schalke go poszukaj. Dam za niego 10 milionów. Powinno starczyć. A napastnik? No mam Balotelliego. Ktoś by szybki mi się troszkę przydał, nie? No to albo Dumbia z CSKA, albo Wellington z Spartaka. Kto? Wellington, Spartak Moskwa. Napastnik, nie? Tak. Ile ma? Jest niesamowicie szybki, ma 80. Kupisz go już za powiedzmy 15 milionów. A ten. Ty, a jest patrz, szybki na ciebie. Ale. Jak? Drogba. 6 milionów tylko warty. Ale ile lat? Czekaj, ile on ma? Wellington? O, albo Hernandez. No, no jak chcesz. Wellington, ile ma? Wellington, nie Wellington, tylko Wellington. No, ile ma? 80. A jest w miarę tani i super szybki. I wykończenie też ma niesamowite. Dajmy im zawsze... 15 milionów. Zawsze też możesz kupić na przykład, no nie wiem, Higuaina albo Benzemę z Realu. Nie, Madryt. Nie lubię Higuaina. Ja go mam i mi się rozwinął do 87 po pół sezonu niecałe. No. Robinio chcą ode mnie kupić. Za ile? 13,5. Czekaj, zerknę jeszcze raz na skład. Wellington wygrał za Pazziniego. Pazziniego. Pazziniego, no, dobra. I skład, że masakra, nie? No, nie byłoby tak źle. A ten Wellington jest naprawdę super szybki. Genialny. Super napastnik, jego kupuję prawie każdej karierze i jestem zawsze z niego zadowolony. Wow! A Rodrygueza wiesz ile chce życia? Ile? 32,5 miliona. No nie, no to trochę za dużo. Nie, nie, nie dawaj tyle. Dam 30, spróbuję. No szkoda kasy, to już lepiej sobie kupić kogoś troszkę mniej wartego, tak jak ten Andre Carrillo. Ma no. Tylko 3 mniej, a jest też młody, bo ma 20 lat, czy tam 21. 17 za Wellingtona chcą. No to daj, za niego daj. W ogóle w tym okienku transferowym Queen's Park zaszalało. No i oczywiście Newcastle. Które jest takim klubem francuskim. No i za tego chcą 13 milionów. Za kogo? Z tego z Schalke. Schalke? No. No to bierz go za 13. Biorę, biorę. Składam ofertę. Uuu! Real Madrid, Carvajalego i tego, kogo tam jeszcze chciała kupić. Jaguero.
No to nieźle. No i Rodrigueza mi zaakceptowali. Real zawsze wydaje kupę kasy praktycznie. No. Ale wiesz, ja kiedyś grałem 3 sezony Realem czy 4 i wiesz ile kasy miałem na budżety? Nie. 500, 600 milionów prawie. Wow. Ja, patrz, miałem Messiego, miałem wszystkich najlepszych zawodników. Ja już nawet nie wiedziałem co z kasą robić z człowieku. No to jest takie trochę nie ten. No nie ej, bez sensu, przecież na Realu by tyle nie dostali, nie? No co, no nie wiem, no. Nie, no raczej nie. No nie no! Rodriguez nie chce do mnie dołączyć. Dam mu trochę więcej na... Jeżeli chcesz skrzydłowego, no to mogę ci polecić Garetha Bale'a, ale on jest oczywiście niesamowicie drogi. Dla mnie pieniądze nie grają roli. Dasz za niego 40 milionów? Gareth Bale, prawy skrzydłowy? Lewy. A, ja potrzebuję prawego. Aj, ale możesz go ustawić na prawej, też by dawał radę. A tak właściwie kogo masz na bramce? Abate. Ojeju, stary dziadek. No. Zainwestuj w kogoś młodego. Kupiłbym sobie Hugo Lorisa, ale on niedawno do Tottenhamu dołączył, nie? No. Neuer. Nie przypadł. Amanda... Albo Mandanda. 84 z Marsylii. Chyba sobie go kupię. Też, młody w miarę, ciekawy zawodnik. Jejku. Nie tak dobry jak Hugo Lloris, ale też dobry zawodnik. No, nie będę cały sezon takim jakim dał, nie? No właśnie, bo prędzej czy później zacznie puszczać koszoki i będziesz miał. Czekaj. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. Czekaj, spróbuję im dać 32 miliony. Odcinek poświęcony na transfery. No, fajne są takie odcinki w sumie. No i... Z Schalke dołącza... Zawodnik Schalke dołącza do klubu AC Milan. Czyli Benedikt Hevedes? No. Dobry transfer, szybko ci się rozwinie. Na serio lubisz takie odcinki poświęcone na te? No, fajne są. Rodriguez! Pomyślę jeszcze nad nim. Wellington! No, ale jak ściągniesz Bale'a, to nie ściągaj Rodrigueza, nie? No właśnie, czekam na odpowiedź tego, nie? Garetha czy Tottenhamu? No. No nie wiem, Tottenham na pewno dużo będzie sobie za niego życzył, bo on jest, no wiesz, 85, a po pół sezonu mi się rozwinął do 87 już, więc to jest trochę. Wiem, wiem. A też super młody jest, znaczy no super młody jest, bo 23 lata albo 22, więc przyszłościowy zawodnik. No. Dembele. A jakbyś też... Szukał lewego obrońcy, polecam Piszczka. Czemu? Po jednym sezonie w Barcelonie rozwinął mi się do... Czekaj, ile on ma na początku? 79? Nie, 82 chyba. Rozwinął mi się do 86. O, ładnie całkiem. Kup sobie tego! Karola Linetti z Lecha Poznań, może cię rozwinie.
44 miliony co żądają za Baila. No mówiłem ci, że on jest drogi. 38 spróbuję. Zawsze się z nimi targuj. No właśnie, ja zawsze się targuję, nie? Ja też. I kurde, to na... ej, nie wiem czy... Czasami wystarczy tylko delikatnie zwiększyć ofertę i już przyjmują. No. No i oczywiście przyjęli mi Garetha Bale'a za 38 milionów. Czekaj, ile ja mam kasy? Ile ja mam kasy na transfery w ogóle? Czekaj, zaraz. 50 milionów, akurat, człowieku, wiesz jak mi się fuksło, akurat mi starczy kasy, nie? No to nieźle. A kogo już kupiłeś? Kupiłeś tego obrońcę, a napastnika? No kupiłem już. Wellingtona? No. No to dobry transfer, naprawdę. Zobaczysz, dobrze cię nim będzie grało, bo jest kapitalny. Kurde. Muszę większą alokację budżetu zrobić na pewno. Na tygodniówki? Co? Na tygodniówki czy na transfer? Tygodniówki. No. I posprzedawaj tych starszych zawodników. Po co mają ci żreć kasę? No jak będzie jakaś oferta, no to... zaakceptuję, nie? No ale na listę też ich wystaw. Kurde! Co? Mandanda żąda tyle kasy co Bale. Ile? 110 milionów. Kurde, nie wiem czy mi starczy. Chyba 3000. No, sorry. 110 milionów! No nie no! Boże Mario Balotelli! 2 miesiące kontuzja! Ohoho! No to dobrze, że ściągnąłeś tego Wellingtona. Jezu, ale pech, bo symuluję mecze towarzyskie, po co grać taki super? No to jak symulujesz mecze towarzyskie, to graj przecież młodzikami. Żeby ci podstawowi się nie nabawili kontuzji, nie? Muszę dać więcej kasy. Dam mu 10 minut. 10 tysięcy więcej. Myślę, że ten Mandanda ci się zwróci, bo to jest też dobry zawodnik. Zapisać, nie? No jak? Bo długi ten odcinek poświęcony na transfery. No. Boże, daj. I bramkarz do mnie dołączył, no ale na Bale'a mi nie starczy. Maria. Co jest? Mogę wziąć bramkarza albo Bale'a. To weź bramkarza i jakiegoś tańszego skrzydłowego. Na niego, no. O Dani. Co? Na niego sobie kup. O. Też dobry. Wie. Jak? Na nim. 84 chyba ma.
Lewy i prawy skrzydłowy. Adam im 17 zł. Tyle jest wart. Jak? Dam im tyle, co jest wart. No, ja zawsze na początek tyle daję. I potem patrzę jak ten, nie? No, mecz Milan-Sevilla. Ile chce żądacie świno? 23,5 miliona chcę. Za? Na niego. No, to wie. 20. Dwóch zawodników kontynuuje. Aaaa, wylecą się do nas. No, z Balotelli szkoda. Gareth Bale zaakceptował ofertę. Co? Już, tylko w kontę. No i zaakceptowali mi Bale'a. No. Kurde, no. No i Nani dołącza do klubu AC Milan. To już koniec transferu w tym sezonie. No, nieźle, nieźle. Mecz, nie? No dokładnie. Troszkę długi ten odcinek, nie? Pamiętaj, nie? Żeby robić skróty, a nie całe mecze czytać. No. Później ci coś powiem. Okej. Okay. A Abate mi chce Everton kupić. Ha! Ha. No, Aba to jest dobry, trzymaj go. Wiem. W ogóle jak ci się 12 to ja tylko Milanem grałem, nie? No. Zagraj mecz. No, deszcz trzeba zmienić. Bezchmurnie. Ej, no czemu jest ustawione początkujący? Jak ty zawodowiec? O, już jest zawodowiec. Przecież ja bym... Ten mecz, kurde, ile ja bym ten mecz wygrał, ile tu na początkujący. No dokładnie. 6-0 leciutko. To jest pierwszy twój mecz w lidze, czy jak? Tak, pierwszy mój mecz w lidze i obie. Ogólnie tym składem i tym klubem, nie? No wiem, a z kim grasz? Czekaj zaraz. No ale mi się ten mecz długo przypomina bez sensu, nie? Mhm. Sampdoria. A, Sampdoria. Dzisiejszy mecz komentują dla państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. No wiele o nim słyszeliśmy, wiele się mówiło. Dzisiaj zobaczymy go w akcji. Razem z kibicami z niecierpliwością czekam na jego występ. Już nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Na murawie zmierzą się dwie rywalizujące drużyny, więc z pewnością czekają nas niezwykłe emocje. Trochę dużo tych nabytów było w tym stronie.
Oddał piłkę. No ale mam nadzieję, że pomogą ci w walce o mistrzostwo. Będzie ciężki sezon. Ładne rozciągnięcie, w środku biega kolega z drużyny. Kim tam jeszcze jest lepszy? Pięknie Interem. Dobra gra obronna. Zwłaszcza z Interem. Napoli jeszcze jest w Udinese, Lazio, AS Roma. Ciężki sezon. No i jeszcze Liga Mistrzów. Nie mam chyba Ligi Mistrzów. Europejska? Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Nie sprawdzałem. Na ławce trenerskiej nowy Sternik w tym klubie. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi z nowym otoczeniem. No ma szczęście, że nie gra od razu o wielką stawkę, no a tylko mecz towarzyski. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Pierwszy mecz zagram tak spokojnie, jakby to inauguracja sezonu. I będziemy mieli... Wiadomo, no trzeba spokojniej zawsze tym... To pierwsze nie trzeba męczyć od razu tak zawodników, że... Nie będą mieli na następny mecz siły, nie? No wiadomo, jeszcze do końca też nie są zgrani z tymi nowymi nabytkami. Niepilnowanego zawodnika. Tylko treningów razem. W pole karne. Nie! Piłka w czapce! Czemu bramkarz tego nie obronił? Brawo, znakomicie to odegrali. Dodatkowo ładna współpraca całego zespołu przy tym golu. No. Ale straszny błąd mój. No ale bramkarz to w ogóle nie... Bramkarz mnie zabił. Nie popisał się tą interwencją. A kto jest stoi? Mandanda. Na pewno? Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Czarnoskóry. No tak. No cóż, no każdy, dla każdego pierwszy mecz jest Lopez. Ciężki, tym bardziej, że wiesz... jeszcze nie do końca jest grany z linią defensywną. Także... Ładna akcja! Jeszcze musisz trochę poczekać na jego optymalną formę. I nie ma gola! Masakra! Za moment Milanu, z różnego. Świetna okazja dla AC Milan. Jezus Maria! Dwie wspaniałe interwencje Romero i nie ma 1-1 dla... Nie ma 1-1 niestety. Świetnie broni Romero. Przy piłce wspaniały dribbler, fantastyczny. To ten Argentyńczyk? W sytuacjach 1-1. I Wellington! Jezus Maria, człowieku, Robinho! Pusta bramka! Człowieku! Chyba 4 strzały lekko tu oddałem i... Kurde, Romero wszystko wyciągnął. A kurde, mój głupi łomny. Ma możliwość zagrania na prawą stronę. Ej, on jest dobry. Tak. Romero jest 100 razy lepszy. To mógłbyś sobie go kupić. Drewniaka. Na nim. Nie spoko. Kto? Romero. Mandanda wiele lepszy. To, że jedna interwencja mu nie wyszła, to nie znaczy, że jest kiepski. Romero 5 strzałów obronionych. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Thiago. Mandanda 0. No musisz jeszcze poczekać na ten, nie? Na optymalną dyspozycję Romero. Nie było atakowany i Mandanda. Przecież... A teraz Robinho. Oni przeprowadzili aż jedną akcję. W ostatniej chwili aż jedną akcję. W całym meczu jedną akcję. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Lopez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jak ja tego nie lubię, jak ładnie tyle się zapowiadało się, że... przeciwnik jedna sytuacja i go. No, to jest tak wkurzające. Świetne, bo jest szansa. I... No jest, interweniuje. No i rzut rożny dla AC Milan. Szósta interwencja. Skutecznie, choć trochę bez pomysłu, wybija tę piłkę. Tam ci jeden. No to nie z poświęceniem jest. Świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Groźnie, ale stąd super skuteczność. Świetnie zagrał. Ale
Dobra okazja. No Boże, ludzie! Ludzie, Romero! Jezu, Romero jest w takiej formie! Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. No, jeśli uda im się utrzymać to prowadzenie do końca meczu, w drugiej połowie będziemy mieli sensację. Przede wszystkim nie ulegli presji, skutecznie rozbijali ataki rywali. Prowadzenie uzyskali tuż przed przerwą i to podbudowało ich psychicznie. Nie najlepsza interwencja, był spanikowany. Nieczyste zagranie zawodnika Milanu. Robinho przyjął piłkę, a sędzia gwizdał chwałę. Thiago. Może ręka? Może, nie widziałem. Ślizg? Nie, jak tu będzie drugi gol. Człowieku, jedna sytuacja i gol. Widać, kto tu ma lepszą skuteczność. No. Są koledzy na wolnych pozycjach. Błysnął refleksem, ale nieumiejętnościami. Troszkę panicznie zagrał. Cóż za... I co, jaki masz wynik? Niesamowite. Czy to wykorzysta? No nadal ten sam fuksowny wynik dla tych pedałów. Może fuks, że nie wiem. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Boże. Lopez. Nie klei się. Blisko już do bramki. A gra Boateng? Co? Ryzykowna, ale udana. Gra Boateng? Gra. I co, niestety nie nic gra? Z tego nie wyszło. Piłkę, uderzenie. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają bramkarze. Mandanty. Potknął się, ale utrzymał się na nogach. Musisz spokojnie odrobić stratę. No. Pięknie podał. No, nie mogą się przebić. Boże. Max. No, no Jezus, na dobrych Maria. Chęciach teraz się skończyło. Czy to wykorzysta? Piłka wychodzi i będziemy mieli ja już chciał, żeby ten mecz się skończył. Którą masz minutę? Nie wiem, zaraz zobaczę. Trener wykonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Uderza! No i powstrzymał akcję. Jak mi się futwo, że obrona blokła, bo inaczej mam... Bramkarz oczywiście by tego mogła. Uwaga, może być groźnie. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Mecze inauguracyjne są zawsze ciężkie, nie przejmuj się. Przy piłce Robinho? Wiem. No, już blisko pole karne. Tyle sytuacji, człowieku. No, no gdzie i przejęli w ostatniej chwili. Biorę, żeby podał na środek, a tam wydaje mi. No. Nareszcie odbił. Może będzie dobra kontra. Jest 1 do 0 i tylko 5 minut do końca. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. 5 minut. No, odrobienie straty. To jest i dużo, i mało. Boże, jeszcze nie dokładnie na przyjęcie dograł. Boatenga. Taka gra obrony to gra na alibi. Wspaniała okazja, jest w polu karnym. Jak to zakończy? Będzie walka o piłkę. Tylko bramkarz przed nim. Ona nie gra? Gra, wszystkie nabytki grały. Paul wygrany, niewiele do końca. Co to wykorzystają? Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. A El Sharabi gra? Decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Nani? Wellington próbuje!
arbiter kończy mecz. Słaby mecz i słabe rozpoczęcie sezonu. Golu. Przyjmijmy, że fal starty zdarzają się najlepszym. No niestety, pierwszy mecz najcięższy. Dzięki za obejrzenie, nara. Na razie.